jakby troszkę o autorze, ponieważ autor nie jest u nas strasznie znany. Natomiast mam jakby może część prawdy o nim, ale też i anegdoty. Jak Państwo w takim programie ogólnym, ja już tam napisałem, jak to było z tą największą świętością, że myśmy z nią ni stąd, ni zowąd wylądowali w ZSRR. Bo to się odbyło tak, że na parę dni przed festiwalem w Katowicach, był taki festiwal co roku, musiał się odbywać, to był festiwal sztuk radzieckich, I już on był i demokracji ludowej. To jest, mogła być rumuńska sztuka. Ta jest mołdawska akurat, ale jednak pisana przez Związku Radzieckim i w Moskwie. Jeden gorliwy krytyk nawet po obejrzeniu premiery przed tym festiwalem zmiażdżył to przedstawienie jako straszliwe zupełnie, które jest przeciwko linii partii, że coś towarzysze są źle grani. No, miał kłopoty nawet przez chwilę mój brat, że to nie ma takich wstrętnych towarzyszy. Następnie się oddaliliśmy w kierunku Katowic, gdzie minister Związku Radzieckiego, minister kultury i sztuki, pan Boronkow, do dziś zapamiętałem nazwisko, mimo to zdaje się tam w karuzelu na tym stanowisku jest podobne jak i u nas do dzisiaj. I on pojechał, zawieźli go na Dziady Swinarskiego do Krakowa, gdzie on dostał piany. Przyjechał i obejrzał to, ponieważ nikt mu nie tłumaczył, napisów wtedy nie było, więc mu się strasznie podobało piosenki, owce i gwardziści. Więc nas zaprosił do Związku Radzieckiego. W Związku Radzieckim graliśmy w Teatrze MHAT Stanisławskiego. Siedziałem na krześle Konstantyna Siergiewicza przez chwilę, natomiast jak się okazało, ten, że MHAT zaczął próby i mu zdjęli. Natomiast myśmy jeszcze dopisali, no w ogóle już kompletnie niemożliwe do puszczenia, piosenki Agnieszki Osieckiej. Nie warto ubierać na baczność, kłaniać się durniom. To w ogóle nie wchodziło w rachubę. Niemniej stało się, bo to było w wymianie polsko-radzieckiej, więc nie można było nie pojechać. Pojechaliśmy, jak przyjechaliśmy, ten minister już nie był ministrem. Natomiast Druce niestety stał się dysydentem, to znaczy to była ostatnia rzecz publicznie, oficjalnie zagrana w Związku Radzieckim i wydana. Następnie już miał zakaz drukowania, stał się dysydentem. To się skończyło tym, że w końcu Mołdowa, czyli Mołdawia, Republika Mołdawska, wybiła się na niepodległość. W związku z czym któregoś już dnia, kiedy myśmy się już też wybili na niepodległość, był telefon z MSZ-u, że premier Mołdowy zażyczył sobie w trasie swojej wizyty oficjalnej w Polsce wizytę w Teatrze Współczesnym o godzinie 11:30. Padliśmy w jakiś popłoch, z jakiego powodu premier Mołdowy chce wpaść do teatru. Więc nawet kupiliśmy jakieś ciasteczka, paluszki. Bor nas sprawdził i rzeczywiście wkroczyła bardzo kulturalna i miła pani. Która się okazała być premierem, która tak naprawdę to ja mam list od Jona Druce i sztukę, którą on napisał. W związku z czym stała się impresariem tegoż to autora, który, żeby już zakończyć całą jego historię, dzisiaj jest kojarzony w Mołdawii bardziej z ruchem no, mało liberalnym. Tam są kłopoty, prawda, rumuńskie, w związku z czym on jest po tej stronie, którą zazwyczaj wpisujemy czy podpisujemy nacjonalistycznym odchyleniem. Do tego bym dodał jedną rzecz, że w momencie, kiedy już tu wybuchł taki bardzo ostry, powiedziałbym, z godziną policyjną, milicyjną, stan wojenny, nagle jednego dnia do teatru ktoś przyniósł 4 paczki i je zwalił u portiera i uciekł. Zobaczyliśmy, że to jest tak zaadresowane. Było Jan Englert, Henryk Borowski, Marta Lipińska i ja. Adres. Nic więcej. Otworzyliśmy, w środku były listy, niech was Bóg prowadzi i odwrócę. Okazało się, po śledztwie czy dopytywaniu się, okazało się, że kolega Druce wpadł na peron dworca w Moskwie i wrzucił do odjeżdżającego pociągu, wrzucił te paczki, po prostu wrzucił, bo ten pociąg już jechał, więc to były jeszcze drzwi otwarte, wrzucił, wpadły do środka i napis na nich był: oddać do Teatru Współczesnego.
Więc jaką drogę to przeszło, że ktoś to znalazł? Znalazł 4 paczki, w środku był koniak, sardynki, czyli wszystko tak zwany delikatesowy koszyk. Tak sobie on wyobrażał u nas potrzeby stanu wojennego. Umydła nam brakowało. Niemniej, no to był ruch dosyć odważny, nawet jak na dysydenta, nie mówiąc o tym, że na dodatek mu się to wszystko udało. Czyli można powiedzieć, że ten Kain Ababi, jeżeli dobrze pamiętam, to jest trochę osoba, która z tym Jonem Druce była związana. Mogę jeszcze powiedzieć jedno, ponieważ tam był bankiet, jak przyjechaliśmy, Druce na nim był. Tam oczywiście każdy Rosjanin, który wstawał z Jonem Drucem, wygłaszał 15-minutowy toast, który miał początek, koniec, absolutnie retoryczne zasady utrzymane, z fantastyczną puentą i dowcipny. Ja pytam, jak to jest, że u was wszyscy takie toasty wnoszą? No i to strasznie prosto. My się spotykamy raz na 2 lata. Tak, przez 2 lata można naprawdę wymyślić niezły toast. W związku z naszym przedstawieniem dzisiaj oglądanym przypomina mi się takie jedno zdarzenie. A mianowicie właśnie ta nasza podróż na Festiwal Sztuk Radzieckich do Katowic te 30 lat temu. Sukces odnieśliśmy i owszem. I po tym, że przedstawieniu było przyjęcie w hotelu Katowice, w którym mieszkaliśmy. Późnym wieczorem zeszliśmy na dół i tam odbywała się biesiada. No, te 30 lat temu, jak myśmy weszli na tą salę, był właśnie minister Woronkow i zobaczyliśmy te stoły uginające się od wspaniałego jedzenia. Oczy nam zbielały w ogóle. To było niewiarygodne, jakie tam było bogactwo wszystkiego. Był kawior, były szynki, były łososie i tak dalej, i tak dalej. No gdzież to tam wtedy w ogóle było ani do kupienia, ani na naszą kasę, ani w ogóle. No i ten bankiet się toczył, było miło, no ale następnego dnia raniutko wyjeżdżaliśmy do Warszawy, bo już był następnego dnia spektakl w Warszawie i trzeba było w pewnym momencie opuścić to przyjęcie, bo był bardzo wcześnie rano pociąg. I wtedy to zapobiegliwe śląskie kobiety, jak zobaczyły, że to wszystko zostaje, ta całe dobro na tych stołach, niemożliwe, żeby ono się tak zmarnowało i w ogóle zostało, szybko gdzieś skombinowały jakieś papiery i porobili nam kanapki do pociągu. Porobili nam kanapki do pociągu i każdemu, kto wychodził z tego... No torby w ogóle tego jedzenia. I każdemu, kto wychodził z tego bankietu, wręczały cichcem takie torby. No myśmy te torby wzięli, oczywiście tam spakowaliśmy się, te 2-3 godziny snu, wsiedliśmy do pociągu. W pociągu jechaliśmy w przedziałach różnych, troszkę było ludzi obcych spoza naszego teatru, troszkę nas. No i w pewnym momencie zgłodnieliśmy. I tutaj, jak przy tych ludziach, Bogu ducha winny, otworzyliśmy te nasze paczki, to po prostu to było coś nie... Myśmy nie wiedzieli, czy je schować i pod ten, bo to po prostu, myślę sobie, ci ludzie, nie ma co mówić w ogóle nawet, tłumaczyć się, że my, kochani, my tak nie żyjemy, że my kanapki nosimy w pociągach, my tak się nie odżywiamy, tylko to są resztki z bankietu, które na cześć warunkowo oczywiście odbył się i był dlatego tak bogaty. Więc oczywiście siedzieliśmy, coś tam zaczęliśmy skubać i pojadać, te kawiory i te szynki, ale nawet nie było jak się usprawiedliwiać i opowiadać o tym, a w tym razie tego nie zapomnę nigdy, jak właśnie po bankiecie w Katowicach wracaliśmy z kanapkami, z kawiorem. Przez dłuższy czas jakby jednak uważano, że we współczesnym tym się nieźle dzieje. Takie plotki wtedy szły na całe miasto. Tym bardziej, że później jeszcze zagraliśmy kolację na 4 ręce, gdzie wszystkich przy pustych hakach tu się odbywał u rzeźnika, tu się odbywała orgia jedzeniowa. Co prawda winogrona były z atrapy, ale 2 były prawdziwe. Niestety Wołejko nigdy na nie trafił.